Elo, elo! Był to zwykły dzień, kiedy razem z Mestako, Tominatorem i Robuchem postanowiliśmy sobie zagrać w Payday 2. Przywitajcie się. Dzień dobry. Dobry den. Dzisiaj dalej lecimy z trybem fabularnym. Generalnie jest przedostatnia misja, można tak powiedzieć. I teraz to jest misja, gdzie cofamy się w przeszłość. Jest to misja z jedynki. I jak pamiętacie, w poprzednim odcinku Bane zachorował, został zarażony wirusem zombie. I teraz taka ciekawostka, skąd się wziął wirus zombie? Okazuje się, że wirus zombie pojawił się już zawczasu. To znaczy, wirus zombie pojawił się w misji No Mercy, którą wykonywaliśmy w pierwszej części i tutaj ona została przeniesiona do dwójki. Tam też, jakby to jest taka, można tak powiedzieć, taki flashback, czyli pokazanie, jakby Bane dostał zlecenie od tych, co go zarazili, taka ironia, na wykradnięcie tego wirusu. I teraz jest pokazane, jak żeśmy to zrobili. Kto oglądał jedynkę, ten misję może kojarzyć. No i w sumie tyle, co nie? Tyle kwestii wspomnienia. Czyli można powiedzieć taka przedostatnia misja, a potem wielki finał. Tak, a potem wielki finał. The greatest heist of all. Nawet masz tu napisane No Mercy w nawiasie flashback. No tak, No Mercy w nawiasie flashback. No i tu Bane nam mówi teraz. Tak, i właśnie Bane jest narratorem właśnie, no, to jest od wspomnienia. Bo to jest zlecenie przez Bane'a, co nie? On jakby dostał zlecenie od tych ziomków, co go w poprzednim części wykiwali generalnie. Tak, czyli Kataru, czyli a przywódcą Kataru był Kento, którego Bane zabił w ostatnim odcinku, mogliśmy to zobaczyć. Dobra. A, i jeszcze jest taka ciekawostka, że Bane jakby podjął się zrobienia tej misji i w zamian za to dostał dziennik, czyli ten tak zwany dziennik Bane'a. Tu macie tego, Billa z Left 4 Dead'a. Pokaż Billa z Left 4 Dead'a. O, serio? O, faktycznie tak, to jest Bill z Left 4 Dead'a. Ciekawe. No se staje jak gdyby nigdy nic. Dobra, i teraz sprawa wygląda tak, że jest tu kilka kamer, które... Bo chcemy to na cicho zrobić, przynajmniej połowę misji. Tak, i tak, są na cicho dwa robimy. Przyciski? Nie, trzy przyciski są. A, przyciski alarmowe, no tak, ale najpierw trzeba zdjąć te kamery. Jest tu dobra, ale to poczekaj, zanim zaczniemy, żeby było wiadomo, żeby nikt do przycisku przed nim nie podbiegł. A, tutaj jest przycisk w korytarzu. Tak, tam jest jeden przycisk na korytarzu, jeden jest tam, gdzie jest windy i jeden jest za ladą. Dobra, to ja mogę ogarnąć ten w tym korytarzu. Dobra, kamery do jakiego punktu? Tutaj trzeba wszystkie kamery. Dobra, to ja mogę ogarnąć windę, no i teraz kamery. Taka sprawa jest, że te kamery czasem się bagują i trzeba kilka razy w nie strzelić. No dobra, tu jest jedna kamera. Nie wiem, kamera. Czy to naprawili, czy nie, ale... Dobra, tu no dobra, dwie. To co, próbujemy? Poczekajcie, policzmy kamery. Tu są dwie. To tak, ja zdejmuję te w tym korytarzu. Teraz tak, tutaj no coś ja, jest. No to ja tu w windzie mam jedną, ewentualnie ja mogę tą zdjąć. Dobra, wiesz co, Tominator, to ty może ogarnij ten pokoik. Te kamery no tak, tu. Tak, ja windę ogarnę. A Bloody i Mestako, kamerę to mi no ja tutaj. Wy ogarnijcie te środkowe, ogarnijcie najlepiej. Ja tu od korytarzu zacznę. Dobra, tu masz blat jedno i od razu tutaj nie wejść. Dobra, okej. Okay. Dobra. Dobra, jesteś, powiedz kiedy będziemy gotowi. To na 3-4 zakładamy maski, okej? Okay? Wszyscy gotowi? Dobra. No. Dobra, 3-4, lecimy. I na glebę wszystkich. Na glebę? Teraz wszystkim na glebę. Krzyczysz, żeby nie dotknęli przycisku. Kobieto... gościu! Co jest? Gdzie ty się pchasz? No to zawsze doktor wchodzi z tamtej sali. A to jest głupie, bo oni tutaj... Ja już nie mam kabli. To krzycz na nich. Nie, też nie mam kabli. No właśnie o to chodzi, że o ktoś tyle musi każu. Dostać, bo... Bo nam nie mogę hakować kabli, system? Nie? Jeszcze nie, czekaj. Przebiegnijcie się naokoło, bo tutaj jeszcze biegają ci lekarze. Tak, ja tych właśnie z daleka wezmę. Pozwiązuję. Mogę włączyć alarm? Nie. Bloody, ty śmieszku. Ale ty się, czy mógłby fizycznie to zrobić? Jestem ciekaw. A nie możesz. Fizycznie nawet grze nie możesz, nie pozwolić ci na tej. No i kwestia taka, że tutaj ktoś musi zostać, no nie? Żeby pilnować tych pokoi. A nie można zabić po prostu wszystkich? Nie, jak się zabijesz, a właśnie, to się włącza alarm. Jak zabijesz, to się włącza alarm, tak jest. Wszyscy mają jakieś elektroniczne rozruszniki serca i jak zabijesz, to włączy się alarm. Serio? No dobra. Ktoś z windy chyba wyszedł, czy nie? A, tu ogólnie tak, bo to może iść jakiś jeszcze policjant może iść schodami. Dobra, mogę hakować czy nie? Policjanta no możesz zabić, jak który będziesz schodami.
To ja hakuję, to ja tego zwiążę jeszcze. Dobra, zwiąż się tym na, tych na daleko najlepiej. Już nie mamy kabli więcej. Dobra, to Mestako, ty tych dwóch ogarniaj, a my ogarniamy resztę. No. Ja tych swoich związałem, także już. Dobra. Dobra, to kto idzie do ICU? No ja idę na pewno, bo ja chcę misję robię, co nie? Telefon. Odbierz. Odbiorę. Dobra. A i jeszcze z windy chyba ktoś wyjdzie i jeszcze strażnicy przyjdą, czy jeden strażnik. Nie, jeden strażnik będzie z sodami przyszedł. Tego mogę zabić. Strażnika możesz akurat zabić. Potem tutaj stawiamy takie fejkowe wieżyczki i wtedy cywile już się boją i nie wstaną. A, to dobrze. Teraz to i tak można związać część. Ja pamiętam, że w jedynce w ogóle się nie dało ich związać chyba. Trzeba było krzyczeć, w jedynce to w ogóle trzeba było krzyczeć cały czas na nich. O, elevator coś mówi, Bane. Don't move. Don't fucking move. Dobra, zrobimy tą misję na easy, co nie? Nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o wykonywanie takich misji. O, co to było? O, sprawdź, tam jest. A skąd ten cywil się wziął? O, najgorzej. Prawie przycisk przycisnął. Jakiś lamus. No tam, pilnuj go tam. Dobra, Tomek, to ty teraz ogarnij windę. Odbiorę. Dobra, to mogę tak ogarnić się pod tym kątem. No, oni się pojawiają, oni z kanałów wentylacyjnych przychodzą, tak jak zombie. Tak mi się wydaje, wiesz? Bo jakbym nie przybiegł, to bym nacisnął przycisk. No, śmieszek byłby przypał. Jak to się mówi, na przypale albo wcale. Dobra, robimy to. Easy. Ach, ale easy misja, Boże, ty. Taka nuda po prostu. Ale ja jestem ekspertem, jeśli chodzi o wykonywanie takich misji na cicho. Ale cały czas krzyczymy, co nie jest klimacik. Ni cywile nie mogą wstać, jeśli staną. Telefon? Odbiorę. O, i teraz musimy szukać tych dokumentów. Musimy przeszukać dokumenty, one są weźcie ich pilnujcie, ja przeszukam dokumenty, dobra? Generalnie wszyscy muszą szukać. Proszę was. Ile to trzeba? Można te same czy można przeszukiwać? Nie, to w ogóle po całym szpitalu musisz tego szukać, nie? Ja tutaj już kilka przeszukałem u siebie. Tutaj jest jakiś dokument o kwarantannie. O, znalazłem. Był zaznaczony, taki był ten. Taki znaczek był. O, dobra, strażnik teraz wbija. Ej, w ogóle wiecie, że na poprawnym dokumencie jest taki znak kwarantanny jakby, zombie? Serio? No, od razu widać. To na każdym jest. Chyba na każdym jest właśnie. Dobra, no i teraz masz wieżyczki. Zabiłem już go. Ja zamontuję. Niech myślą, że jest straszne. Wszystkie wieżyczki? O, i teraz się no i dobra, i teraz przebieramy za lekarzy. A wyłączcie sobie laserki, bo się buguje to. Czemu ci? Co ci się buguje? Bo potem ci świecisz laserkiem z rąk. Dobra, ja chcę być ten. Ja chcę być lekarzem. No chodź to Minotaur. To jaką rolę bierze? Ja chcę ginekologa. No, kto chce pielęgniareczką zostać? O, murzyn różowy lekarz. To wyglądamy. A ja wyglądam jak pielęgniarka? W tych kolorowych włosach tak różnie, ale... Pani lekarz, a ty najlepiej to Minotaur wyglądasz. Taki ta? Z kokainą pod nosem. No, czemu ty w ogóle masz kokainę, Tomek? Tam trochę... To trochę z zapasów leki. Podkradłem, Tomek, no wiesz, a jaką ty postacią grasz? Fedroniarz? Kokaina, ja jestem Jimmy, kurczę, ten. A, Jimmy. Tym efedroniarzu. Jimmy ten, co zrobił, co? I ten, co w Hardcore Henry grał. O, łapie, jako główny... Nie jako główny, tylko ten, który jakby pomagał głównemu bohaterowi. Dobra, wiesz, i teraz pani pielęgniarka nam powie, więc trzeba jej słuchać. Ale poczekaj, to mogłeś grać tą postacią, a równocześnie brać udział w misji? No nie, bo Hardcore Henry to film. A, okej. Okay. Dobra, nieważne. Dobra, cicho, musimy słuchać. Cicho. Dobra, to nie ten. No nie, to nie ten będzie. To nie ten, mimo bo wszystko to jakiś... posłuchajmy o tych wszystkich historiach. No. No. This man was brought in seemingly suffering from sunstroke.
We found traces of bufotoxin in his blood. O, toxin in his blood, to ten. White blood cell count. We've been giving him famperidine, but his condition is... Czyli to jest czerwony? Czekaj. His heart rate is well below normal. To jest czyli czerwony prawdopodobnie. Tak. No najprawdopodobniej czerwony kabel. A jeszcze posłuchajmy tu. This man went into a coma-like state, sleeping in his bed last night. His wife brought him in when he didn't wake up this morning. He is showing symptoms of temporal meningitis. His heart rate is above... Czyli co? Czerwony? Tak, czerwony, bo powiedziała, że toksyny w jego... Mogę już iść to zrobić, czy jeszcze nie? Tak, i wszyscy chodźmy. Chodźmy wszyscy, no. Jak ty założysz maskę, to wszyscy założysz. Ja chcę ten, poczekaj, dobra, ja chcę przeciąć. Czerwony, tak? Czerwony. Dobra, przecinam, nie ruszać się. Odsunąć się, zrobię to. Przecinam czerwony, uwaga. I co? No i od... Wyłączył się alarm, ale te jedne drzwi... Co jest złe? Co się stało? Przeczyciłem czerwony. Ej, ale dlaczego nic się nie otworzyło? No właśnie, czemu się nic nie otworzyło? U mnie żaden nie jest przecięty. No, u mnie też żaden nie jest. No przecięłem, no co to za jajca se robią? No serio, no, nie jest przecięty. Przytrzymałem F. O, jest. U mnie żaden nie jest przecięty. I wszystkie drzwi są zamknięte. Ej, to co się stało? Ale przecież przytrzymałem... Jak się przytrzymałem? No, przytrzymuje się F. Mapa chyba się zbugowała i w sensie, że spugowało się coś. Desynchronizacja była jakaś i się zbugowało. A gdzie jest piła? No to musimy popiję. Tam jest misie, kurczę. Ja pierdolę. Ale beznadziejnie, kurde, ja chciałem to zrobić. Dobra, to jest trudno, następnym razem to zrobimy. Dawaj, Boże, co za... Nie no, na serio, zobaczycie u mnie na nagraniu, że normalnie się ten... No to nawet jakbyś nie przeciął, to i tak alarm by się wtedy nie włączył. No właśnie, no to bez sensu. Alarm się włącza, jak się przetnie, co nie? Tak. No tak. No. A gdzie jest ta piła? To jakaś desynchronizacja była. Ja mam piłę. To montuj pod właściwy, Tomek. No dobra, no to lecimy na głośno. Znaczy to i tak, tak naprawdę tylko jest więcej tyle, że musimy piłować. No, musimy czekać 4 dodatkowe minuty. 4 minuty zawsze piłuje piła, no to jest taka. A jest osiągnięcie, żeby otworzyć wszystkie? Co? Jest osiągnięcie, żeby otworzyć wszystkie? Nie. Pamiętam, że w jedynce było, żeby otworzyć wszystkie. Nie, jest osiągnięcie, żeby dobry kabelek przeciąć, ale... Ja pierniczę, 4 minuty, kurde, czekania dodatkowego, no co za drzenada. A te drugie osiągnięcie jakie było? A to z prądem coś. Możecie poszukać tych mieszaczy krwi. Ej, zwiążcie tych lekarzy. No, jakby ktoś miał ten, jakby ktoś miał kable, to by związał. Nie mam jeden, drop no. No Mesako ma jeszcze jakieś... Już kable. Biegnę. Mieszacze krwi, bo tam co będzie tutaj, trzeba tutaj zrobić tutaj jest jeden mieszacz krwi. Ej, ale fajnie, że mamy te stroje tych lekarzy cały czas teraz. No, ja wiem. O, jest jeden tu. Mieszacz krwi, dobra. Mieszacze krwi? A do czego jest tam potrzebny mieszacz krwi? No po to, żeby będziemy potem brali próbki krwi z tego ziomeczka i trzeba je użyć w mieszaczu krwi, żeby dowiedzieć się, kurde, ale oberwałem, no rzucili mi tego flesza taktycznego, też im musimy chyba ukraść dwie próbki chyba? Dobra, muszę typa jakieś przejąć, bo potrzebuję. Bladi, no co jeden nie jest? Właśnie. Bladi, no co ty, nie masz własnego mieszacza krwi? Myślałem, że teraz każdy nosi ze sobą mieszacz krwi. Ej, dajcie mi jakiegoś zamucha do przejęcia. Nie pamiętam, jak się nazywa. O, tu jest jakiś typ, ja chcę go przejąć. No coś się zwiesił. Ty, co oni robią ze sobą, ci goście? Ej, on był pośledzony. Robią sobie dobrze. Ten był pośledzony jakiś, co nie? Bo on klękał do niego. Ten jeden do drugiego klękał i to podejrzane było trochę. Dobra, tu masz jednego, Bled. Gdzie? No leży, no klęczy tu. O jest, dobra, biorę go. Mam jednego, jeszcze jednego mogę przejąć. Też jeszcze potrzebuję jednego. No tutaj jest. O, tu jest dwóch nawet, dobra, mamy już, mamy zapas, mamy fula. Dobra, teraz tak naprawdę easy mission. Teraz jak mamy typiarzy, to w sumie nie będziemy, musimy na jakimś robić za bardzo. A, Bloody, jeszcze jest coś takiego, że jak już weźmiesz tą fiolkę, to jak padniesz, to ona się rozbija. Nie zawsze. Jak nie zawsze? Nie za każdym razem, ale często. Często, ale to często. No było nawet. Nie. Co nie? No dobra, raczej tu nie padniemy, to jest taki się poziom. Nie ma się gdzie, że nie można jakby pęknąć fiolki. Nie, chyba nie ma. Nie. Nie, tu niewiele osiągnięć było tylko właśnie w tym właściwym tym.
Ale było coś takiego jeszcze ciekawego. No jest, żeby prąd od razu włączyć, jak prąd nam i coś jeszcze było na No Mercy? Jeszcze jakaś misja była związana z No Mercy? Wiesz co, nie wiem czy za to jest osiągnięcie, ale jeszcze możesz mieć tutaj alternatywny escape w tej misji. Nie ma za to osiągnięcia. Bo jest coś takiego, że normalnie wjeżdżasz windą na dach, a czasem się dzieje tak, że ci winda spadnie na sam dół i wtedy uciekasz trochę inaczej. Ale jest to... bez włączania ten alarmu przed reaching date'u. No to dwa osiągnięcia za jednym razem robisz, jak przycinasz ten kabelek. Lol. No. Ja nie zrobiłem tych dwóch osiągnięć. Dobra, trudno, innym razem zrobimy, bo się coś zbugowało. No to no, po prostu się zbugowało, bo po prostu, nie wiem. Alarm się włączył, a nie przeciąłeś tego. No w ogóle, właśnie takie jakaś desynchronizacja, to dziwno. Mi się wydaje, że właśnie desynchronizacja, że wiesz, u Bladiego zostało to przecięte, a u ciebie nie i tak jakoś. No to może się okazuje, że to host musi zawsze przecinać, bo się no, inaczej baguje. No lepiej, że następnym razem no dobra, będziemy chcieli wiecie, to robić jeszcze raz, ale... Wiecie, skąd mogę wiedzieć, co nie? No tak. No, nie twoja wina, że Payday jest trochę upośledzony. Kurde, powinien naprawić te bugi, bo ja tutaj wiecie, wykonuję, tracimy przez to czas cenny. Ja pierdolę, jeszcze jedna minuta. Bugi w Paydayu? No. Nie słyszałem o czymś takim. Ale ja to jest taka nadzieję, misja? Ja mam nadzieję, że Payday 3 to będzie na jakimś nowym silniku, bo po prostu... Nie, musi być, nie, musi być no. Taki trochę starość. Ej, a to jest jakiś silnik? To jest Source? Nie, to nie jest Source. Nie, to jest jakiś Diesel Engine, jakbyśmy go nazwali. Ten silnik nazywa się Diesel po prostu. Tak, Diesel, no. Żeby było śmiesznie. A kiedy wychodzi Payday 3? Nie wiem, jeszcze wtorek go nie zapowiedzieli, ale... Zapowiedzieli go, tak, wiesz. Zapowiedzieli tak nieoficjalnie. Go? Sekretnym zakończeniu go zapowiedzieli. Tak, o kurde, jaki spoiler. No, taki spoiler to nie spoiler. No to ale ciekawe, czy oni ile ciał? Też nam się tyle ciał tutaj wala, czy tylko mi tyle się ciał wala? Nie, to u ciebie tylko. Bo ja sobie włączyłem ultra walanie się ciał. No i wiecie u mnie jak to wygląda? U mnie cały szpital jest zawalony po prostu. Wiem, też jest... to miałem włączane. Trup na trupie jest po prostu u mnie. Znaczy to jest śmieszne, tylko że... Trochę obciąża to komputer. Ale naprawdę, trup na trup jest po prostu. Ja dobra, mam gdzieś u siebie na Steamie screeny. Dobra, wiesz po takiej dłuższej misji porobiłem. No i tu właśnie bierzesz próbkę krwi. Dobra, od razu. A i ten gościu... Miesacza. Ej, zobacz, ten gościu będzie coraz bardziej tak jakby mu się ta choroba robi. Co robi mieszacz? No i kurde, musisz czekać aż on się skończy, jak zeskanuje. Bo on musi zeskanować, czy wirus jest wystarczająco... gęsty, nie, czy jest wystarczająco duża ilość wirusa w tej krwi. Aha, no dobra. Nie, znaczy wiesz, czasami się rozbryzguje to. O, właśnie. Robi się taki barszczyk. Barszczyk się zrobi. Zepsuło się. I co wtedy trzeba, jak się zrobi barszczyk? No i trzeba jeszcze raz. Ty. Musisz poczekać, aż to się skończy, musisz to wyczyścić i iść pod kolejną krew, no. Aha, to wyczyścisz to, czy są inne sprawdzacze jeszcze? O, ja mam już dobre. A gdzie jest jeszcze? A są inne sprawdzacze jeszcze? Tak, tak. Jakieś? Tak, są tam. W ogóle śmiesznie, no nie? Ej, to już? Już ma dobre i koniec, tak? Dwa chyba trzeba. No, bo w ogóle zobacz, Bloody, jak mu się choroba rozwija. No właśnie, to tak jakby jeszcze możesz zobaczyć, jak mu się choroba rozwija, bo on tak coraz bardziej, ma coraz więcej bombli. A, i on w ogóle... No, tak widzę, tak w ogóle kupsko zrobił, zobacz. Gdzie zrobił? A zrobił kupsko, faktycznie. A on, nie żyje? Wytrzymał. On żyje? On jest martwy chyba już. Nie, on żyje chyba. Czy już umarł? Nie, no, nie żyje jeszcze, bo na takiej misji jeszcze będzie. A oddycha, zobaczcie, oddycha. Tak on będzie w ostatniej misji, ten dziadek? Ale nie, ten dziadek nie, bo to nie jest Bane przecież. No właśnie. To nie jest Bane, za to. No. Nie, no to nie, ja nie wiem, czy on żyje, czy on nie żyje. No żyje, bo oddycha, zobacz sobie. No dobra, mam tą próbkę i co teraz? Tą dobrą masz już, czy... No, wziąłem tą dobrą. Dobrą, dobra, mamy dwie dobre próbki, no to idziemy do windy, trzeba... Ktoś wezwali się windę? Nie mogę... A czemu nie mogę tutaj dać nowej próbki? No. Nie wiem, może jesteś upośledzony. O nie, prąd. O nie, nie... Ej, 5 sekund, nie włączyliście 5 sekund, a bo to daleko było. Ajajaj. Nie zdążyliśmy w 5 sekund, no niestety. No nie, za daleko było. Dobra, wracamy. Dobry, ale powiem wam, że ci nasi tutaj mega robotę robią. Ci nasi żołnierze tutaj. O! No prawie nic nie trzeba robić. No.
Gdyby nie ci nasi żołnierze, to byłoby trudno. Oni tutaj robią taką robotę, że wiesz, ta misja wręcz jest łatwa dzięki tym ziomeczkom. A za to winda jest upośledzona, jedzie z prędkością, nie wiem. No winda to... O kurde, ale mnie bije coś. Dobra. A sobie schowałem się zupełnie elegancko. Tam wiesz, tam nie padnie, żeby ci się ta fiolka nie rozgrywała. Dobra, Tomek, ty to się ten, skup się na rozgrywce, ja tu jestem mistrz taktyki. Ile są do odrzutowce? Co mówisz, Tomek? Nie, że odrzutowce było słychać. Jakie odrzutowce? Jakie odrzutowce, właśnie? To jest dobre pytanie. Nie było przed chwilą słychać, że takie coś leciało. O. Dobra, Tomek, znowu masz jakieś przewidzenia. Tomek znowu pijany. No nie, no bo leciały, tylko że tylko byście chyba nie zwrócili uwagę po prostu na to. Ty już jesteśmy w środku budynku, Tomku. No tak, bo ten szpital to jest World Trade Center. I zaraz wybuchnie wszystko. Tak było, nie z myślą. To wszystko prawda. O, Vlad, i zobacz, co, jak już ten typ wygląda. A co, on teraz mutuje akurat? Teraz? No, zobacz, jak się zmutował już. Ale co, to w ramach tego, że mu pobieramy kwinki, czy to, czy on tam... No chyba, no ten wirus mu się tak roz... Zaraz stanie jako zombie. Ale naprawdę, Tomek, czy tylko tak... Wiesz, bo on to w kwarantannie był i mu otworzyliśmy to. A, bo on... zaczął rozbijać. O nie, prąd zepsuli. Ej, zdążymy włączyć w ciągu 5 sekund, ale to chyba tak nie działa. Nie, to chyba za pierwszym razem trzeba. Dobra. A, czy on tu się pomału rozwija? Fajnie. Jak mu pobieramy próbki, czy po prostu mu się rozwija to? Nie wiem, zrobiliśmy... Nie wiem, ranę mu zrobiliśmy z tej tego i mu się roz... Nie wiem w sumie. Kto nie wiem, ja mu cały czas kradnę tą krew. Kto tu ma wykształcenie medyczne? O. Nie, chyba tutaj nie ma wykształcenia medycznego akurat. No to widzisz, to problem. No, ale tak jakby mu się trochę rozwinęło faktem. A, to typiasz, to nie? Śmiesznie by było, jakby w pewnym momencie by wstał jako zombie. Stako? Czekaj, bo animację trzeba. Murzyn! Stako, ten. Straciłeś miniona, możesz sobie wziąć drugiego. Murzyn, lewatywę mu zrób. A skąd ty wiesz, że straci miniona? Mi się wyświetla, jak ktoś straci miniona. Tomek, ty jakiego miniona ja straciłem? Tomek, co? Czy ty masz cheaty? Tomek, czy ty masz cheaty, które kiedyś Robok używał? Co? Jakie cheaty? Nic nie wiem, to są cheaty, Tomek. Dobra, jest winda, szybko, spadamy stąd. Tomek, no po prostu nie oszukuj sam siebie, no. Dobra, zwijamy się. O tak. A, no, jeszcze mamy krew. Jeszcze łom znalazłem, bo ktoś zostawił. Tum. Ale patrzcie, ile mamy krwi na ten. A po co ci łom robił? No nie wiem, był tutaj. Ej, kto to? Halo! Kto to taką zadymę nam zrobił? O nie, to ci, kołkerzy! Jak pij. Musimy być ostrożni. Ale no, jest dynamit. Teraz są odrzutowcy. Kurde. Czy ktoś tu zapalił jointa? Jak się włączało latarkę? Jak się było laserek włączało? Szybko! Ku. A, ku. No i gitara się ma. Bo tak bez laserka całą grę. Ej, coś mnie bije ciągle, co to się dzieje? Bo granaty zrzucamy do góry, zaraz padniemy wszyscy. Tomek, spokójcie się z tymi granatami, jesteśmy w windzie. To jest poważna misja, my tu wykonujemy misję specjalną. A wy się wygłupiacie. Kurde, granat na twarz przyjął. Ej, uspokójcie się, bo my tę misję wykonujemy. Jakbyśmy popadali, to by było śmieszne. O, jest, to dobra, ale dojechaliśmy na dach, czyli nie mamy alternatywy. O nie, pali się! Co teraz robimy? Kurwa! Ej, nie mamy gaśnicy, najgorzej. Szybko, wyrwę tą klapę. Ej, skąd gdzieś ten crowbar tak właściwie? No, mówię, że tu wisiał. Leżał. O, leżał, no dobra. Dobra, zwijamy się stąd, szybko, uff. O, ja ci ale kręcę. Ale się nam udało. Uff. Patrz, no i widzisz, i tu właśnie się pali ten cały szpital i przez to, to są flashbacki, a nie misja jakby nowa, coś takiego. No, łapię. Przez to ten szpital nie został odbudowany. No spoko, chociaż w Left 4 Deadzie powiem ci, że on, jak to się nazywa, że winda nadal działała. No dobra. Ładnie.
No czekaj, zobaczę ile tego dostanę. Czekaj, Bane coś tam jeszcze mówi. O, już. No i generalnie po tej misji teraz dostajemy do safe house'u dziennik Bane'a jako trofeum. No dobra, okej. Okay. Także całkiem fajnie. No dobra. To dobra. Lecimy dalej. Jeszcze tylko kartę wylosuję. Może no, safe'ik się trafi. To nie była długa misja akurat. Nie, nie, to była taka szybka. Safe'ik znaczy, się nie trafi, bo... Znaczy, czy tak, niedługa że... była, szczerze mówiąc, była dłuższa niż poprzednia, nie chcecie nic mówić. Że dropi ci jeden safe na tydzień. No niestety, ta misja, prawda jest taka, że ta misja była dłuższa niż poprzednia, Robuk. Dobra, i tym akcentem właśnie był flashback z ukradnięcia wirusa, w którym właśnie zaraził się Bane w poprzednim odcinku. A następny odcinek to będzie finalna misja. Największy misja. Napad w historii. Największy napad w historii. Ale co się wydarzy w następnym odcinku, zobaczycie w następnym odcinku. A teraz póki co, elo. Na razie.